Dobry wieczór. Bardzo miło mi jest przywitać Państwa w Nowosądeckiej Małej Galerii. I przywitajmy serdecznie i brawami artystę rzeźbiarza, pana Macieja Aleksandrowicza. No przede wszystkim bardzo cieszymy się, że przyjął zaproszenie do naszej małej galerii. Króciutko przypomnę, jest absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował rzeźbę w pracowni profesora Słoniny. No i potem na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historii Sztuki, jest doktorem habilitowanym, no i wykładowcą na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ja tradycyjnie poproszę o komentarz profesora Andrzeja Szarka, a potem poprosimy artystę. Dziękuję. Proszę Państwa, znowu na naszej drodze pojawił się ktoś, dzięki komu będziemy zadawać sobie wiele pytań. I o to właśnie chyba przynajmniej w współczesnej sztuce chodzi. A więc mamy do czynienia z artystą współczesnym. Z artystą, który nie boi się powiedzieć, że umie wyrzeźbić, bo pokazuje prace, które są pięknie opracowane artystycznie. Jak również prace konceptualne, które jakby są po drugiej stronie całej tej mapy jego twórczości. To jest dosyć istotne, bo wędrując po tych pracach nie będziecie się Państwo nudzić, bo powiedzmy rozstrzał jego wyobraźni jest znaczny i dlatego podejrzewam, że pytania rodzące się będą miały jakby jak najwięcej sensu. I o takie pytania Państwa też proszę, żebyście mu zadawali. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem podrażniony intelektualnie. A to jest chyba najlepsza uwaga, jaką można skierować do twórcy, jeśli on w swojej twórczości drażni intelektualnie odbiorcę. No i niech to drażnienie takie pozostanie. A Państwu życzę, żebyście byli również podrażnieni intelektualnie. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Zanim kilka słów o wystawie, to serdecznie podziękowania dla Pani Dyrektor, dla Andrzeja, dla całej ekipy Galerii Małej, która szalenie mi pomogła. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. Teraz może kilka właśnie słów o wystawie. To znaczy, no każda ta praca ma swoją historię, która mogłaby zająć kilka minut pewnej przemowy. To są prace przekrojowe, które powstawały no, ponad chyba 10 lat w sumie, wszystkie od najstarszej do najmłodszej. Najmłodsza jest pokazywana po raz pierwszy. Jeśli oczywiście bardzo chętnie odpowiem na pytania, jeśli się takowe pojawią. Ja tylko ze swej strony chciałem zwrócić na pewien aspekt wspólny może tych prac, który mnie szczególnie interesuje. To jest takie słowo, pojęcie, przez pozytywny pryzmat, przez który musi artysta patrzeć na świat i patrzy na świat. To pojęcie to jest szaleństwo. No nie da się być artystą bez pewnej dozy szaleństwa. Już samo bycie artystą jest szalone, a oglądanie świata współczesnego dla wrażliwego człowieka jest też szaleństwem. To tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że z udziałem naszego gościa będzie to miły wieczór, bo dzisiaj w Nowym Sączu noc artystyczna, więc pewnie wernisaż przedłuży się do późnych godzin, a mamy w programie jeszcze wykład, jak zostać mistrzem. Zaprosiliśmy do tego wykładu
doktora? Profesora Dariusza Jurusia. Przepraszam cię, Darku. No a potem, później, po wykładzie, akcja artystyczna. Ja oczywiście zapraszam w tej chwili do symbolicznej lampki wina. Zachęcam państwa do rozmów. No i życzę miłej, miłej atmosfery, pozdrawiając równocześnie żonę artysty i dwóch wspaniałych synów, bo przyjechali do Nowego Sącza całą rodzinką, co nas bardzo, bardzo cieszy. Życzę miłego wieczoru.